kim dla ciebie jest Elżbieta Sanna? Elżbieta Sanna jest dla mnie cudem. Żywym cudem. Kto to był Elżbieta Sanna? Elżbieta Sanna urodziła się na Sardynii, w miejscowości Codrondianos. To właśnie tu, w malowniczym Codrondianos, rozpoczyna się nasza historia. Historia niezwykłej kobiety, którą miejscowa ludność nazwała kwiatem Sardynii. Codrondianos jest jednym z najbardziej zapomnianych i nieznanych wiosek w Italii. A jednocześnie takim bardzo tajemniczym. Kiedy wschodzi słońce, zostaje natychmiastowo rozświetlona światłem. Każdy dom oddycha zielenią. I w ten sposób sama natura, owoce, różne owoce, pomarańcze, orzechy, kwiaty, oddycha Bogiem. Tu, w niewielkiej miejscowości położonej w prowincji Sassari, w północno-zachodniej części Sardynii, 23 kwietnia 1788 roku przychodzi na świat Elżbieta Sanna. Elżbieta urodziła się w rodzinie bardzo religijnej, wielodzietnej, 7 dzieci. Choć niewykształcona, rodzina... Rodzina była pobożna i dobrze stojąca. Otrzymała staranne wykształcenie religijne. Ale zaraz na początku zaczęły się problemy. Gdy miała 3 miesiące, zachorowała na tak zwaną ospę. Obecnie wiemy, jest to żaden problem, się szczepi, prawda, dzieci. Niestety źle leczona ta ospa spowodowała, że Elżbieta miała sparaliżowane ramiona. Kiedy poznałam Elżbietę Sannę, bardzo identyfikowałam się z nią ze względu na to, że tak samo jak ona, ja również nie mogłam poruszać ręką. Poznałam jej życie i zobaczyłam, że żyła tak jak inni. Miała męża, 5 dzieci i żyła normalnie, mimo że miała niesprawne ręce. Zaczęłam bardziej studiować jej życie i też prosić ją o pomoc. Niestety po 17 latach małżeństwa, szczęśliwego małżeństwa, zmarł jej mąż i była zmuszona objąć administrację gospodarstwa, całą sprawę wychowania dzieci. Błogosławiona Elżbieta Sanna bardzo kochała swoje rodzinne strony. Bóg jednak miał wobec niej własne plany. W 1825 rekolekcje wielkopostne głosił pewien franciszkanin, który bardzo mocno podkreślił ważność pielgrzymki do Ziemi Świętej dla rozwoju życia wewnętrznego. Wiemy z biografii, że Elżbieta udała się w podróż, pielgrzymkę do Ziemi Świętej, żeby zobaczyć i modlić się w tych miejscach, w których żył Chrystus i w ten sposób przeżyć swoją pobożność. Jak wiemy, z różnych motywów, przeszkód, podróż, która zaczęła się w Porto Torres, zakończyła się w Rzymie. Elżbieta prawdopodobnie należała do tych osób, które i obecnie nie mogą podróżować okrętem, bo ta podróż 4-dniowa ją tak wymęczyła, że ona dotarła do Rzymu bardzo chora. Wieczne miasto miało stać się dla Elżbiety nowym domem. Z rządzeniem opatrzności w Rzymie spotkały się drogi dwojga wielkich świętych, Elżbiety Sanny i Wincentego Palotiego.
który, gdy zorientował się, jaka jest sytuacja, zajął się bardzo tą osobą. Był przede wszystkim jej kierownikiem duchowym, był 18 lat do swojej śmierci. Lekarze stwierdzili, że jest stan zdrowia taki, że udając się z powrotem na Sardynię okrętem, ryzykuje śmierć w czasie podróży. Wobec tego Pallotti, znając sytuację, powiedział wyraźnie: ryzykując śmierć w czasie drogi, lepiej pozostać tu i robić to dobro, które można, prawda, wykonywać, służąc innym i wielbiąc Pana Boga. Pierwsze lata oddalenia były niezwykle trudne dla niej. Cierpiała z powodu braku dzieci i płakała z powodu oddalenia. Święty Wincenty Pallotti pocieszał ją. Wasza rodzina już was nie potrzebuje, ale co więcej, podziwia, w jaki sposób realizujecie świętość tutaj w Rzymie. W ten sposób podjęła życie, które pragnęła żyć od początku, od dzieciństwa, to znaczy życie poświęconego całkowicie Bogu jako konsekrowana osoba świecka. I pomagała Pallottiemu. Pomagała Pallottiemu przede wszystkim modlitwą, swoimi cierpieniami, różnymi ofiarami, które otrzymywała. Pomagała chorym, opiekując się w sposób szczególny chorymi w szpitalu dla nieuleczalnie chorych. Nie potrafiła czytać ani pisać. Nawet nie posługiwała się językiem włoskim. Znała jedynie jeden z dialektów języka sardyńskiego. Ta niewykształcona kobieta w swoim małym mieszkanku, które znajdowało się tuż nieopodal Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, gościła często licznych, świeckich, kleryków, księży, a nawet kardynałów, którzy właśnie u niej szukali dobrej rady. Także jest to wyraźne takie przekonanie, że od początku zakładania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w 1835 roku Elżbieta należała do Zjednoczenia, przyjęta bezpośrednio przez świętego Wincentego Pallottiego. Kiedy zaczęłam pracować i uczęszczać do parafii pallottińskiej, poznałam tam Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego oraz postać Elżbiety Sanny, przez co zaczęłam się więcej udzielać. Jak oddawałaś siebie Panu Bogu w wspólnocie, będąc tam właśnie przy Pallottinach w Niteroi? Jak wyglądało Twoje zaangażowanie?
Poznajemy tam życie Palotiego, studiujemy jego dzieło, mamy różnego rodzaju akcje dla całej społeczności, modlimy się i razem pogłębiamy duchowość palotyńską. Błogosławiona Elżbieta Sanna jest niezwykłą postacią. Pomimo swojego kalectwa, była bowiem niepełnosprawna od swego dzieciństwa, nie szczędziła wysiłków, aby służyć pomocą biednym, chorym i samotnym. Wiele godzin spędzała w szpitalu, przy łóżku chorych, pocieszając lub przygotowując na zbliżającą się śmierć. Jest ona bardzo dobrą patronką osób niepełnosprawnych, a także wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas osobom chorym. Elżbieta była doskonała w miłowaniu Bogu. Bóg posiadł całkowicie jej serce. Tak już na Sardenii, w jej rodzinie. Nigdy nie była oddzielana od miłości Boga. I otrzymała od Boga tę inspirację, by udać się do Ziemi Świętej, a potem by zostać na zawsze w Rzymie. To nie chodzi o jakiś impuls, ale o powołanie, poważne powołanie i zaakceptowane przez ojców duchownych, mądrych i ostrożnych, które ona zaakceptowała z posłuszeństwem i pokorą. Ponieważ pełnienie woli Bożej było dla niej ważniejsze niż wszystkie osoby na ziemi. To więc miłość Boga pomogła jej przezwyciężyć wszelkie trudności, a zwłaszcza grzech, który nie znajdował miejsca w jej sercu. Jej życie było stałym świadectwem miłosierdzia wobec ciała i wobec duszy, pomimo jej niedołęstwa, niepełnosprawności rąk. Udawała się każdego dnia do kościoła świętego Jakuba, by pomagać chorym. Dawała ogromne jałmużny innym. Nie pozwalała nigdy, by mówić źle o drugim. Modliła się za skazanych na śmierć. Dzieła świętego Wincentego Palottiego ludzie, wokół których apostołował święty Wincenty Palotti, ona też chodziła do nich, by im pomagać. Święty Wincenty powiedział, że miał dwóch wielkich dobroczyńców, pokorną i biedną Elżbietę Sanną i kardynała Lambruschini. Sama żyła w wielkim ubóstwie, a bardzo pomagała w zjednoczeniu apostolstwa katolickiego. Żyjąc w ten sposób, zmarła 17 lutego 1857 roku. Już 4 miesiące dokładnie po śmierci Elżbiety kardynał wikariusz Rzymu zamianował pierwszego postulatora sprawy beatyfikacyjnej i sprawa szła bardzo szybko, nawet właściwie szybciej od sprawy Palottiego. Do zakończenia procesu beatyfikacyjnego niezbędny jest cud uczyniony przez Boga za przyczyną kandydata na ołtarza. Niestety, chociaż mieliśmy wiele łask, albo brakowało materiałów, niektóre były tak piękne, ale gdzieś zagubiły się, prawda, dokumenty. Wobec tego czekaliśmy aż 15 lat, żeby właśnie otrzymać ten jakiś dokładny cud, który został już prawie uznany. Cudów za wstawiennictwem Elżbiety dokonało się bardzo wiele, ale ostatecznie to właśnie przypadek Suzanny z Brazylii został przyjęty i zaaprobowany przez kongregację do spraw kanonizacyjnych. Jakie były okoliczności tego uzdrowienia? Chodzi mi o chorobę, o to, w czym cierpiałaś, gdzie cierpiałaś, jak cierpiałaś, co było początkiem tego cierpienia?
Kiedy byłam na wycieczce z grupą przyjaciół, jak to na takich wycieczkach bywa, było dużo zabawy i radości. Było to wszystko blisko oceanu. To też zaczęliśmy płynąć łódką. Tam wywróciłam się i upadłam i od tego momentu zaczęłam czuć, że boli mnie ręka. Potem z bólem ręki pojechałam do szpitala. Tam zorientowali się, że mam raka. Wiedziałam, że jeżeli będzie interwencja chirurgiczna, to będzie to amputacja ręki. Na początku starałam się przyzwyczaić. Musiałam w jakiś sposób zaadaptować się do życia z niewładną ręką. Musiałam od nowa nauczyć się, w jaki sposób robić wszystko tą ręką. 18 maja 2008 roku Pan Bóg obdarzył Cię niezwykłą łaską przez wstawiennictwo służebnicy Bożej Elżbiety Sanny. Zostałaś uzdrowiona. W tym dniu byłam w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Prosiłam o pomoc dla mojej znajomej. Moja prawa ręka była wygięta, nie była normalna. Kiedy dotknęłam Najświętszego Sakramentu i zaczęłam prosić, zobaczyłam, że obydwie ręce mam normalne, proste. Jak to zobaczyłam, to w tym momencie nie wiedziałam, która ręka jest która, bo moja ręka była uzdrowiona. Uzdrowienie miało miejsce w kaplicy. Później wieczorem była msza święta, na której złożyłaś świadectwo. Ksiądz poprosił Cię, żebyś spisała to. I na koniec tego świadectwa, które miało kilka stron, podpisałaś to już władną ręką. To jest napisane tą ręką, która została uzdrowiona. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po tym, gdy nastąpiło uzdrowienie, poszłam do restauracji, żeby normalnie zjeść nożem i widelcem, gdyż wcześniej nie mogłam tego zrobić. Kiedy przyleciałaś tu do domu generalnego w Rzymie, weszłaś do kościoła San Salvatore Yonda, kiedy mogłaś spotkać się z tą, przez którą Pan Bóg uczynił cud w Twoim życiu, jakie uczucia odzywały się w Tobie? Wdzięczność. Zaczęłam płakać, bo jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być, w tym domu, gdzie żył Vincente Pallotti, gdzie żyła Elżbieta Senna, że mogę poznawać te miejsca, w których oni byli. Ogłoszenie Elżbiety Sanny błogosławioną w dniu 17 września 2016 roku było potwierdzeniem przez Kościół, że jej życie pełne cnót jest dla każdego z nas wzorem do naśladowania. Najdostojniejsze Eminencjo, arcybiskup Sassari, przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, proszę pokornie Jego Świątobliwość papieża Franciszka o zaliczenie w poczet błogosławionych sług grzewnicy Bożej Elżbiety Sanny, wiernej świeckiej, wdowy, tercjarki zakonu franciszkańskiego, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Z mandatu Jego Świętobliwości papieża Franciszka odczytam teraz list apostolski, który Ojciec Święty zaliczył do grona błogosławionych błogosławioną służebnicę Bożą Elżbietę Sanną. List apostolski aktu beatyfikacji. My, Ojciec Święty, przyjmując pragnienie naszego brata, Paolo Mario Virgilio Acei, ze zgromadzenia Franciszkanów Konwentualnych, arcybiskupa metropolity Sassari oraz wielu innych braci w biskupstwie i Rzeszy Wiernych Świeckich, po wysłuchaniu opinii Kongregacji do Spraw Świętych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby służebnica Boża, Elżbieta Sanna, wierna świecka, wdowa, tercjarka franciszkańska,
Sodalis Unionis Apostolatus Catholicus, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, założonego przez świętego Wincentego Palotiego, pokorna naśladowczyni Chrystusa i wierny świadek Jego miłości, była odtąd nazywana błogosławioną i by odtąd celebrowano jej święto w miejscach i według reguł ustalonych w prawie każdego roku w dniu jej narodzin dla nieba 17 lutego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Postanowiono w Rzymie u świętego Piotra 27 sierpnia we wspomnienie świętej Moniki roku pańskiego 2016 w roku jubileuszu miłosierdzia w czwartym roku naszego pontyfikatu papież Franciszek. Uważam, że beatyfikacja Elżbiety Sanny jest potrzebna zarówno w wymiarze lokalnym dla kościoła Sardynii, zwłaszcza archidiecezji Sassari, oraz w wymiarze powszechnym, gdyż jest ona pięknym wzorem miłosiernej miłości chrześcijańskiej. Nade wszystko jednak beatyfikacja ta była potrzebna nam, duchowym synom i córkom świętego Wincentego Palotiego, bo upewnia nas ona w przekonaniu, że duchowość palotyńska jest pewną drogą do świętości. Papież Franciszek w liście apostolskim beatyfikacji, który przed chwilą przeczytaliśmy, usłyszeli, nazwał błogosławioną Elżbietę wierną świecką, wdową, tercjarką zakonu świętego Franciszka i członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pokorną naśladowczynię Chrystusa i świadek miłości Chrystusa. To jest istota naszej nowej błogosławionej. Jednak ona pozostawia nam przesłanie. To jest przesłanie świętości. Świętości, która jest otwarta na wszystkich. Nie tylko na kapłanów, osoby konsekrowane, ale wobec wszystkich. Także wobec świeckich. Jak społeczność lokalna przygotowywała się do beatyfikacji Elżbiety? Czy to wydarzenie ma jakieś przełożenie na życie społeczności lokalnej? Questa causa di beatificazione ci sono risonanze nella vita quotidiana. Życzyłbym sobie, żeby ta beatyfikacja była początkiem nowego myślenia i bardziej chrześcijańskiego życia wartościami. Życzę sobie, aby to wydarzenie pogłębiło świadomość mieszkańców Cordogianos, że oto córka tej ziemi została błogosławioną i pomogło im zrozumieć, że ten, kto jest ochrzczony, jest jednocześnie wezwany do świętości. Myślę, że jakby było więcej wspólnot zakowskich, więcej wspólnot palotyńskich, charyzmat i dzieło Wincentego Palotiego i Elżbiety Sanny mogłoby się bardziej rozwijać. Można by nieść tę miłość i miłosierdzie dla większej ilości ludzi i w ten sposób rozprzestrzeniać całe dzieło. Dzisiejsza uroczystość beatyfikacji nie jest zakończeniem sprawy beatyfikacyjnej. Teraz oczekuje na nas okres, w którym musimy dużo modlić się
o inny cud, który będzie znakiem przygotowującym do kanonizacji, ponieważ ta kobieta błogosławiona zasługuje na kanonizację. A w tym czasie my możemy ją kontemplować, jej życie, podziwiać, próbować naśladować jej cnoty. Nade wszystko musimy dokonać dwóch zasadniczych zmian w naszym życiu. Nie tylko ją podziwiać, zadziwiać się jej niezwykłością, ale musimy ją naśladować, naśladować w jej cnotach, zwłaszcza w tej cnocie miłości miłosiernej, miłości Boga, która stawia ponad wszystko. Miłości Boga, z której wypływa miłość braci i sióstr, najbardziej potrzebujących zwłaszcza. To jest naśladowanie. Po naśladowaniu drugim naszym zadaniem jest modlitwa. Modlitwa przez jej stawienictwo, by otrzymać potrzebne łaski. Ona jest w niebie i chce nam pomagać, chce nam towarzyszyć, byśmy stawali się świętymi. Kończymy, modląc się wspólnie. Boże, Ojcze zawsze miłosierny, który pozwoliłeś błogosławionej Elżbiecie Sannie dźwigać krzyż niepełnosprawności, przez jej wstawiennictwo pozwól mi przekraczać moje własne ograniczenia oraz akceptować te, których pokonać nie zdołam. Udziel mi gorliwości w podążaniu za Twoją najświętszą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.